Ćwierćwiecze transformacji, czy mogło być lepiej, czy będzie? Czy ćwierćwiecze, kiedy proces, o którym mówimy, zaczął się? My w Polsce mamy szczególnie wiele upoważnień do tego, żeby mówić, iż był to rok 1989. Ze względu na wiekopomne, zakończone powodzeniem obrady Okrągłego Stołu, wybory z późnej wiosny, zmiany rządowe, a zachodziły także inne, bardziej burzliwe zmiany, których nie byłoby, a na pewno nie wtedy, gdyby nie polskie zmiany. Ale wpierw trzeba sobie także odpowiedzieć na pytanie, to czym jest ta transformacja, czym miałaby być, gdyż w tej sprawie poglądy są podzielone. Otóż uważam, że jednak istota transformacji polega przede wszystkim na przesunięciu poziomu efektywności ekonomicznej na wyższy poziom wskutek zmian strukturalnych i instytucjonalnych, do czego instrumentalną rolą jest przejście do rynku, a także zważywszy na system wartości, który nam towarzyszy, do wzmacniającej ten rynek demokracji. Ale pewne elementy tak zdefiniowanej czy tak rozumianej transformacji są przecież zakorzenione przed 1989 rokiem i sprowadzanie wszystkiego do tej daty byłoby uproszczeniem, ale z pewnością ten rok będzie zapisany, już jest, złotymi, jak sądzę, literami na kartach historii. I szczególną rolę odegrała tutaj Polska, z czego możemy być zadowoleni, choć z pewnością nie wszyscy. Polska miała szczególnie korzystne warunki do startu w systemową transformację do gospodarki rynkowej, politycznej demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i nowej kultury i mentalności odpowiadającej gospodarce rynkowej ze względu na reformy, które były nieskuteczne z punktu widzenia wcześniejszego systemu, ale które z pewnością ułatwiły nam przeprowadzenie dalszych już jakościowych zmian. Kompleksowe porównawcze badania dowodzą, że spośród dzisiaj już ponad 30 państw posocjalistycznych, przez niektórych nazywanych pokomunistycznymi, najlepsze warunki do pójścia w kierunku pełnokrwistej gospodarki rynkowej występowały bezwzględnie w Polsce i na Węgrzech. Dzisiaj Polska zdecydowanie radzi sobie lepiej niż Węgry z różnych powodów, ale jest pytanie, czy mogło być lepiej, czy wykorzystaliśmy możliwości, czy założenia, które były sformułowane u podstaw tego historycznego procesu, który dla naszych studentów, dzisiaj rozpoczynających studia, w rzeczywistości wydaje się czymś bardzo odległym w czasie, ale ci studenci też są produktem tych zmian, mają bowiem inną już kulturę, inną mentalność wyrosłą w tych warunkach. Otóż z pewnością mogło być lepiej. Ja sądzę, że w tej jednej sprawie absolutnie występuje zgodność wśród wszystkich, nie tylko ekonomistów, nie tylko profesjonalistów. Przypuszczam, że trudno byłoby znaleźć Polaka w ojczyźnie albo człowieka na olbrzymim obszarze krajów postsocjalistycznych, który twierdziłby, że nie mogłoby być lepiej. Ale jeśli spojrzymy na grono naszych wybitnych ekonomistów, to już na czym by to lepiej miało polegać i dlaczego nie jest lepiej niż mogłoby być, zdania są podzielone. I po części jest to naturą tej pięknej dyscypliny, tej trzeciej obok matematyki, filozofii królowych nauk, jaką jest ekonomia, pod warunkiem, że to jest nauka, pod warunkiem, że nie jest to zacietrzewiona ideologia albo instrument lobbingu na rzecz specjalnych grup interesów, które chcą się wzbogacać kosztem innych, że jest to nauka, która dochodzi prawdy o obiektywnych mechanizmach funkcjonowania przedsiębiorstw w skali mikro, samorządów lokalnych w skali terytorialnej, gospodarek narodowych w skali ogólnopaństwowej, ugrupowań integracyjnych w skalach ponadnarodowych, czy wreszcie całego świata. Bo rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. I co takiego działo się naraz ćwierć wieku temu, że możemy dzisiaj się pochylić refleksyjnie nad tym, co się nam udało i dlaczego, a co nie, choć mogło i dlaczego. Otóż przede wszystkim toczył się już proces globalizacji, a więc liberalizacji, integracji, dotychczas w odosobnieniu w dużym stopniu funkcjonujących gospodarek narodowych, w jeden wewnętrznie sprzężony, spójny, ogólnoświatowy, globalny, planetarny układ gospodarczy, którego częścią stawały się kraje posocjalistyczne od Łaby do zachodnich brzegów Pacyfiku, w którym to procesie nasza Polska odegrała taką wielką rolę.
Wobec tego trzeba było się zliberalizować, otworzyć, począć integrować, włączać do światowego obiegu. Niektórzy wymyślili termin, który zrobił zawrotną karierę i jest bezkrytycznie powtarzany przez ekonomistów, tych znanych i tych mniej znanych, i ich medialne zaplecze, wyłaniające się rynki, emerging markets. W sytuacji, kiedy jest to neoliberalna koncepcja, aby oto część niedostępnego wcześniej dla penetracji kapitału świata do zasobów wykwalifikowanej siły roboczej, dostępnych tam materiałów i surowców, właśnie stała się w pełni dostępna, a to wymaga liberalizacji, otwarcia, prywatyzacji, aby można było tam również lokować produkty o wysokiej wartości dodanej, realizując swoje funkcje celu, traktuje się wobec tego te tak zwane wyłaniające się rynki instrumentalnie. Ja w swoich ostatnich książkach posługuję się pojęciem emancypującej się gospodarki. Tu nie chodzi o to, żeby się wyłaniać, tylko to chodzi o to, żeby, jeśli już, to się wyłonić wreszcie, ale żeby się emancypować, stając się na bazie coraz to większej konkurencyjności, lepszego zarządzania, skuteczniejszej polityki, bardziej konkurencyjnym, poprawiając warunki pracy i życia ludności, gdyż w końcu to jest cel tej transformacji, a ta mikroekonomiczna efektywność czy makroekonomiczna skuteczność powinny być także widziane jako instrument. Studenci tego nie pamiętają, bo ich nie było, ale my pamiętamy dowcip, który opowiadaliśmy sobie na początku transformacji. Było kilka wersji. Jedna z nich taka, że oto wcześniej, budując gospodarkę socjalistyczną, ugotowaliśmy akwarium i zrobiliśmy sobie z tego zupę rybną. A teraz szarpiemy się na rzecz niewykonalną, a mianowicie chcemy odwrócić to i zrobić zupy rybnej na powrót akwarium. To nie było dokładnie tak, gdyż rzecz nie polegała na odwracaniu i powrocie do tego, od czego odeszliśmy wcześniej, w jeszcze innej epoce historycznej, budując gospodarkę centralnie planowaną, zbiurokratyzowaną, opartą na dominacji własności państwowej, tylko to była swoista ucieczka do przodu, bo rzeczy działy się tak, jak się działy, ponieważ działo się naraz wiele. A niezależnie od tej naszej transformacji, która nabierała impetu, niezależnie od wspomnianej globalizacji, także impetu nabierała współczesna faza rewolucji naukowo-technicznej z takimi kluczowymi procesami jak cyfryzacja, nanotechnologia, biotechnologia, inżynieria materiałowa. Ta rewolucja cały czas trwa i trzeba było przejść do gospodarki rynkowej, aby móc w niej uczestniczyć, móc czerpać z owoców rosnącej wiedzy, tworzyć w rzeczywistości przy okazji to, co nazywamy, może czasami nad wyraz często z przesadą, gospodarką opartą na wiedzy. Wobec tego mogło być lepiej, ale kiedy byłoby lepiej? Lepiej by było wtedy, gdybyśmy cały czas definiowali właściwie cele tego procesu i nie mylili celów ze środkami. Będąc czterokrotnie wicepremierem i ministrem finansów, nigdy nie mówiłem, że celem jest jak najniższa inflacja, albo realna stopa procentowa, albo zlikwidowanie deficytu. To są, były i będą instrumenty polityki gospodarczej. Tym celem jest zintegrowany rozwój, dynamiczny, długotrwały, zintegrowany w sposób taki, że mamy zmierzać w kierunku, bo stanu idealnego nie osiąga się nigdzie poza modelami i kartami podręczników, trzech równowag albo minimalnych nierównowag. Pierwsza to ta nasza tradycyjna, popyt-podaż, produkcja-sprzedaż, oszczędności, inwestycje, eksport-import, dochody-wydatki. Tym się głównie zajmujemy jako ekonomiści. Ale są też dwie inne równowagi, których nie można gubić z pola widzenia ani na chwilę. To jest z jednej strony równowaga społeczna, to co my Europejczycy, bo nie oni, Amerykanie czy nie inne narody, nazywamy spójnością społeczną, zdolność do współdziałania, zdolność do podporządkowania jednak czasami interesów jednostkowych interesowi ogólnemu, który z kolei ma sprzyjać poprzez pozytywną synergię realizacji tych interesów jednostkowych. Na tym odcinku długa jeszcze przed nami droga. I z drugiej strony jest to równowaga ekologiczna pomiędzy człowiekiem i społeczeństwem, a ich działalnością gospodarczą i przyrodą, matką naturą. Jeśli będziemy bliżej stanu tych trzech równowag w tym kategoriach zintegrowanego rozwoju, to wtedy będziemy mogli mówić o pełniejszym sukcesie. No ale przecież transformacja to nie jest bynajmniej tylko Polska.
To jest kraj dla nas najważniejszy na świecie, ale jesteśmy miejscem po przecinku. Polski naród, polskie społeczeństwo to niewiele ponad 0,5% ludzkości. Polski produkt globalny to nieco poniżej 1% światowego produktu. Są inne społeczeństwa i narody, które weszły w fazę transformacji i z tego punktu widzenia w rzeczywistości Polska się wyróżnia z kilkoma innymi krajami, takimi jak Czechy, Słowenia, Estonia, na tle tych, które pozostały zdecydowanie w tyle. Choć niektóre mają ostatnio do odnotowania może nie mniejszy albo nawet większy postęp niż w Polsce. Ale oceniając całą transformację, całe ćwierćwiecze dla z górą 400 milionów ludzi zamieszkujących obszary Europy Środkowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego, trudno uznać to za sukces. To, czym się posługujemy najczęściej i najchętniej, ta miara, produkt krajowy brutto, dla tych 400 milionów ludzi w ciągu minionych 25 lat transformacji ustrojowej zwiększył się zaledwie o około 50%. Dla całego świata się zwiększył w takim samym stopniu. Wartość produkcji wytwarzana od Odry do Pacyfiku wynosi tyle samo w stosunku do produkcji światowej, względnie licząc, co te ćwierć wieku temu. Inne regiony poszły zdecydowanie szybciej niż nasze, choć komi takie, które poszły wolniej. Na tym tle Polska wyróżnia się. Nasz produkt obecnie, mierzony produktem brutto, wynosi nieco ponad dwakroć tego, co było lat temu 25, a jak i z indziej wywodzę i dowodzę, mogłoby to być już około trzykrotnie. Stąd też to pojęcie, czy ta ocena, że jest to taki sukces na 2/3. Ale z Polski się inni uczą. Obserwuję to, będąc ostatnio i w Azerbejdżanie, i w Gruzji, i w Rosji, i na Ukrainie, że pytają, jak wam się udało, może przeceniając nawet nasze dokonania, gdyż powinniśmy być trochę bardziej samokrytyczni i nie głosić ani otumaniającej koncepcji Zielonej Wyspy, ani wielkiego sukcesu. To jest taki sukces na 2/3, bo gdyby bardziej była polityka zorientowana na spójność społeczną, gdyby w większym stopniu opierać politykę na wiedzy, my mówimy o gospodarce opartej na wiedzy, chcę dożyć, młody jestem, może doczekam czasów, kiedy będzie polityka oparta na wiedzy. To już byłoby lepiej. Ale niestety w polityce, w odróżnieniu od akademii, od uniwersytetu, od nauki, nie wystarczy mieć rację. A wśród ekonomistów wielu tej racji nie ma. Ale ci, którzy ją mają, muszą jeszcze mieć większość. I zdarza się to nie tylko w krajach transformacji, nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie, tam gdzie jest demokracja albo trwa proces demokratyzacji, który my uważamy za niezbywalną część postsocjalistycznej transformacji, że miewa się rację, ale nie ma się większości. Wtedy, kiedy rządzi większość, która nie ma racji, traci się szansę, źle się wykorzystuje czas. Po tym, jak ten czas upłynie, można odpowiedzieć sobie na pytanie, mogło być lepiej. Mogło być lepiej. A czy będzie? Dla jednych tak, dla innych nie. Można spojrzeć na cały proces transformacji. Można nawet przyjmując, że w jakimś stopniu jest on już to dzieło zakończone, jesteśmy od 10 lat już z górą członkiem Unii Europejskiej, inne kraje do tego aspirują. Otóż może być lepiej, ale nie dla wszystkich, bo jest to wielki proces redystrybucji. Nie tylko redystrybucji dochodów. Można do tego istotę transformacji sprowadzić, że to jest proces redystrybucji majątku, zasobów, powstałej fortuny. Niekoniecznie w sposób uczciwy i opierający się o przedsiębiorczość, chyba że traktować także zorganizowaną przestępczość i korupcję jako bardzo specyficzną formę przedsiębiorczości, którą akurat trzeba nie wspierać, tylko zwalczać. Tak również będzie w przyszłości. Są regiony postsocjalistyczne, gdzie skala nierówności w podziale majątków i dochodów posunęła się już tak daleko, że nie jest akceptowana i nie będzie akceptowana. Różnie to mierzymy, ale można przyjąć, że jeśli współczynnik Giniego wynosi gdzieś ponad 40, kraj taki nie ma przed sobą dobrej przyszłości i to musi być sposób odpowiedni skorygowany. I sposób odpowiedni to nie jest polityka bezmyślnej redystrybucji, tylko wspierania możliwości szybszego wzrostu dochodów ludności niżej uposażonej poprzez inwestycje przede wszystkim w kapitał ludzki, w kapitał społeczny, poprawę infrastruktury i rozkwit przedsiębiorczości, która będzie kreowała nowe dodatkowe miejsca pracy, aby można było uczciwie zarobkować i aby rosły dochody. Do tego potrzebny jest odpowiedni klimat makroekonomiczny. Z tego też punktu widzenia
olbrzymi postęp został dokonany i największym katalizatorem tego postępu w przypadku kilkunastu, już 11, niedługo więcej krajów postsocjalistycznych był proces integracji z Unią Europejską. Ale do tego także jest potrzebna odpowiednia polityka makroekonomiczna. Można byłoby tutaj podmówić o tym bardzo wiele. Wystarczy wskazać chociażby to, że przecież w Polsce obecnie jest absolutnie przestrzeń do istotnego obniżenia realnych stóp procentowych, co jest o tyle łatwo zrobić, że nie trzeba zbijać inflacji, bo jej nie ma. Wystarczy obniżyć nominalne stopy procentowe, co z pewnością wkrótce, mam nadzieję, się stanie. Wobec tego, kończąc, odpowiadając na pytanie, ostatnią część w tytule, czy będzie? Tak, będzie. Nie dla wszystkich, niełatwo, ale my coraz więcej wiemy, w jaki sposób poprawiać mikroekonomiczną efektywność po to, żeby pokrywała się ogólnomakroekonomiczna i społeczna sytuacja w warunkach wzmacniania instytucji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji politycznej bez odwracania się od integracji międzynarodowych i globalizacji. Redystrybucja będzie trwała. Należy wobec tego zmierzać w tym kierunku, aby ten zintegrowany rozwój ulegał wzmocnieniu. Polska ma potencjał, żeby podwoić swój produkt krajowy brutto, choć żyjemy już w czasach popekabowskich, co wymaga popekabowskiej myśli ekonomicznej i popekabowskiej polityki gospodarczej, gdyż ta podstawowa kategoria makroekonomiczna wielu obszarów aktywności gospodarczej człowieka nie obejmuje. Tu nie tylko chodzi o ilościowy wzrost produkcji. Na to też trzeba bardzo ostro patrzeć. Ale ta poprawa makroekonomiczna i makrospołeczna musi się dokonywać na bazie poprawy mikroekonomicznej efektywności. Zasadniczo jestem makroekonomistą, ale mam przyjemność, zaszczyt i obowiązek pracować w znakomitej uczelni, która koncentruje swoją uwagę na mikroekonomii, na zarządzaniu, na przedsiębiorczości. I im dłużej pracuję, im dłużej się temu przyglądam, analizuję i porównuję tu i tam, nie tylko w obszarze postsocjalistycznym, tym bardziej widzę, że my jesteśmy już w tej fazie, kiedy w przyszłości w większym stopniu sukces gospodarczy, także ten ogólnonarodowy, będzie zależał od poprawy sytuacji mikroekonomicznej, od kunsztu menedżerskiego, od zarządzania, a nie od polityki makroekonomicznej, gdzie zawsze jest przestrzeń, w Polsce także, żeby coś zmienić na lepsze. Wobec tego na koniec powiem tak. Wielki Keynes mawiał, że w długim okresie wszyscy będziemy martwi. A ja powiem, że w długim okresie czasu to będzie lepiej. Dziękuję.